Proszę Państwa, niedawno oświetlony był Stadion Narodowy. Było to z 15 na 16 lutego bieżącego roku. Chciałbym Państwu przypomnieć, że praktycznie rzecz biorąc, oświetlenie stadionu było z pewnej okazji. Okazją tą to cichociemni, czyli ci ochotnicy, którzy byli szkoleni w Szkocji i przerzucani do kraju drogą lotniczą ze Szkocji, długość lotu około 1300 km i przerzucani byli z Brindisi, czyli z południa Włoch, długość lotu około 3000 km. Dlaczego to był luty 15-16? Dlatego, że w tych dniach w Dębowcu nastąpił pierwszy skok cichociemnych w roku 1940. Pierwszym. Natomiast ostatni skok odbył się z 26 na 27 grudnia 1944 roku. Proszę Państwa, podam pewne liczby, żebyście Państwo byli zorientowani, jaka to była liczba tych żołnierzy, którzy zgłosili się lub pozytywnie przeszli szkolenie na cichociemnych. Liczba zgłoszonych kandydatów na przeszkolenie to 2613 osób. Z tego szkolenie pozytywnie ukończyło 30%, czyli 606. Do kraju skierowano do przerzutu 579. Niestety nie wszyscy zostali przerzuceni. Do kraju odbyły się 82 loty, przerzucono 344 cichociemnych, ale żołnierzy biorących udział w walce bezpośrednio było 316. Te 20 osób, kilka, które nam ginie w czasie teraz tego przeliczenia, to byli też cichociemni, nie wzięli udziału w walce bezpośrednio, ale byli instruktorami, na przykład wyszkolenia, instruktorami politycznymi i innych. Z 316 żołnierzy jest jedna kobieta, Polka, która pozytywnie przeszła to przeszkolenie, Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zoo. Zrzut nastąpi w okolicach Grodziska Mazowieckiego 10 września 1943 roku. Proszę Państwa, z tych 316, którzy zostaną zrzuceni do kraju, 103 zginie w walce. Będzie to około 30%. W Powstaniu Warszawskim będzie uczestniczyło 91 cichociemnych, a 18 zginie bezpośrednio w walce. Chciałbym Państwu przypomnieć jeszcze raz ostatni zrzut. Ostatni zrzut do Polski to jest 27 grudzień 1944 rok. Chciałbym przypomnieć, proszę Państwa,
że na kontynencie europejskim w strefie środkowo-wschodniej realizowana jest operacja Bagration. Pomysłodawcą tej operacji był marszałek Związku Radzieckiego i Polski i Związku Radzieckiego Konstanty Rokossowski. W operacji tej bierze udział również pierwsza dywizja Wojska Polskiego pod dowództwem generała Berlinga. Przypomnę Państwu, żeby ten front mógł iść do przodu, potrzebne jest zaopatrzenie. Operacja Bagration wymaga codziennie zaopatrzenia 100 pociągów i 70 tysięcy ciężarówek. Rozkazem Stalina ten front na przełomie lipca i sierpnia ugrzęźnie na brzegach Wisły u nas w mieście po stronie praskiej. Stalin wyda rozkaz Rokossowskiemu ani kroku do przodu. Zwróćcie Państwo uwagę, co powiedziałem. Ostatni skok, 27 grudzień 44. Kresy wschodnie zajmą Rosjanie, Związek Radziecki, a żołnierze operacji Bagration są w okolicach, jak powiedziałem, Wisły, panują już na terenie Obroży i rozpocznie się wywóz żołnierzy Armii Krajowej z operacji Burza w liczbie 100 tysięcy, przede wszystkim do guberni Świerdłowskiej. I będą otwierane po kolei obozy filtracyjne. Jest NKWD, jest SMERSZ, jest KBW, jest Informacja Wojskowa i jest Resort Bezpieczeństwa Radkiewicza. Zostają zajęte tereny 4 i 5 pola Majdanek, zostaje zajęty Zamek Lubelski i niedaleko Kąkolewnicy jest uroczysko Baran, miejsce egzekucji żołnierzy AK, żołnierzy NSZ i żołnierzy WiN. Dalej będzie obóz w Rembertowie i dalej będą inne jeszcze więzienia, o czym później. W uroczysku Baran na rozkaz Świerczewskiego zostanie rozstrzelanych, podane są przez IPN dwie różne liczby, od 700 do 1200 żołnierzy tych formacji, które wymieniłem, AK, WiN, Narodowych Sił Zbrojnych. Teraz zbliża się kolejne święto, 1 marca, święto, które będzie moim zdaniem chyba obchodzone bardzo uroczyście w Polsce. Jest to święto tak zwanych żołnierzy wyklętych, o których wspominaliśmy na poprzednim spotkaniu przy pomniku na Bemowie. Chciałbym jeszcze wrócić do Cichociemnych i chciałbym Państwu pokazać dwie pozycje, które warto wziąć do ręki. Pokazuję książkę poświęconą temu zagadnieniu Cichociemni. Książkę napisał już nieżyjący autor, Tucholski. Ten pan zajmował się również sprawą Katynia. I chciałbym Państwu pokazać
symbole żołnierzy cichociemnych od 1941 roku. Praktycznie biorąc, warto zwrócić na dwa nazwiska w stopniu poruczników, Kalinkiewicz i Górski, którzy na terenie Szkocji są bezpośrednimi autorami utworzenia grup CC, cichociemnych. Książkę wydał Pax dość już dawno, już Państwu pokażę. Książka wydana jest przez Instytut Paxu w 1988 roku. Świat oręża, samoloty, wiele książek jest na ten temat, ale chciałbym Państwu pokazać dwie maszyny. Przy mojej ręce prawej jest maszyna Halifax. To jest maszyna wcześniejsza. To jest bombowiec średniego zasięgu. I takimi maszynami rzucano na kontynent europejski przede wszystkim cichociemnych i szpiegów, i agentów. Maszyna była powolna, bardzo chętnie używana przez lotników brytyjskich, ponieważ awiacja tej maszyny pozwalała na to, że po przestrzelinach i po scharataniu przez ogień nieprzyjaciela rzecz nieprawdopodobna, te maszyny lądowały bardzo bezpiecznie. A przy mojej lewej ręce jest druga maszyna brytyjska, Lancaster. Maszyna nowocześniejsza i szybsza, ale chętnie do zrzutu używany był Halifax. Ponieważ będziemy omawiali kształtujący się w II Rzeczypospolitej w granicach do Konferencji Jałtańskiej ruch oporu skierowany przeciwko Niemcom i nie tylko, i okupacji sowieckiej, przede wszystkim na terenie Nowogródczyzny pseudonim Nów, chciałbym Państwu pokazać książkę autora Henryka Witkowskiego. Książka była wydana z wydawnictw Centralnego Związku Zawodowego. Książeczka jest wydana w 1984 roku. Nosi tytuł Kedyw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej i na okładce trochę myląco podana jest data 1943-44. Proszę Państwa, polskie państwo podziemne, ewenement w Europie, rozpoczyna swoją działalność 27 września 1939 roku i trwa do stycznia 45, do ostatniego rozkazu Okulickiego generała, który rozwiązuje Armię Krajową. Chciałbym Państwu pokazać w tejże książeczce, w części pierwszej, że rozdział ten poświęcony jest nie lat 43-44 jak na okładce, a poświęcony jest już rok 1939, wrzesień. Proszę Państwa, 28 września na Rakowcu zostaje podpisany akt kapitulacji, o czym żeśmy kilkakrotnie już wspominali. Jest podpisany układ kapitulacyjny
i są zawarte w nim treści dotyczące miasta. Ale chciałbym Państwu powiedzieć, że 27 września, czyli dzień przed kapitulacją, do miasta, do Warszawy, do mojego miasta, przybywa samolot. Samolot to jest PZL 46 SUM. Proszę Państwa, samolot ten był oblatany w marcu 1939 roku. Projektowany był od 1938 roku. Jest to był samolot rozpoznawczo-bombowy. Mieliśmy dużo kupców na ten samolot. Był dolnopłatem, był dwumiejscowym. I chciałbym Państwu wspomnieć, że on był wyposażony w KM systemu Browning wzór 36, kaliber 7,92, amunicja mauserowska, ale szybkoszczelność tego KM-u opracowanego w Polsce dorównywała szybkoszczelności MG-42 1200-1400 strzałów na minutę. Proszę Państwa, ten samolot był porwany z lotniska z Bukaresztu, z Rumunii i wylądował 27 w Warszawie. Samolot przyleciał z rozkazem wydanym przez generała Rydza Śmigłego, nakazujących utworzenie w Polsce Służby Zwycięstwu Polsce. Czyli rodzą się już struktury polskiego państwa podziemnego. Ten samolot miał załogę, ale najważniejszym w tej załodze był pilot Edmund Galinat, który przywiózł rozkaz podpisany in blanco o utworzeniu Służby Zwycięstwu Polsce i o mianowaniu generała Karaszewicza Tokarzewskiego dowódcą, a zastępcą Grot. Rozkaz dotarł do Warszawy. Służba Zwycięstwu Polsce w tej nazwie nie trwała długo. Tu nie będę komentował dlaczego, ale w tym samym roku, w listopadzie, czyli w 1939 roku, zmienia nazwę na ZWZ. Związek Walki Zbrojnej. Potem będzie kolejna nazwa, która przetrwa lata, AK Armia Krajowa. Edmund Galinat, ten, który przyleciał, zostaje w Warszawie. Maszyna startuje z Warszawy w kierunku Litwy. Nad Litwą towarzyszą jej myśliwce polskie, ale w służbie lotnictwa litewskiego. Są to PZL-ki 111C. Maszyna ląduje w Kownie, jest nadwątlona. Kiedy Litwę zajmuje Związek Radziecki, maszyna zostaje zniszczona. Zniszczyło to oddziały radzieckie, które tam wkroczyły. W świecie, a przede wszystkim w Krakowie, nie mamy suma. Możemy tylko dowiedzieć się, co to była za maszyna, z lektury albo z Wikipedii.
Na terenie miasta trwa formowanie polskiego państwa podziemnego. Jak serce raduje piosenki ten śpiew, piosenki o mojej Warszawie.